Blaszana pokrywka emaliowanego garnka podskakiwała w rytm bulgotania wieczornej kaszy, donośnym pobrzękiwaniem grając na nerwach trzynastoletniej gospodyni. Jana, akurat zajęta panicznym mieszaniem warzyw na patelni, gotowych w ułamku sekundy jej nieuwagi przywrzeć do żeliwnego dna na amen, syknęła ze złością pod nosem, Odgarnęła wierzchem dłoni blond kosmyki nachodzące na spoconą twarz, złapała zarączkę rondla i postawiła go z hukiem na kafelkach pieca. Powiedziałam, że macie przestać? Warknęła przez ramię na braci dwóch chłopców, grzecznie i cicho siedzących przy małym, kwadratowym stoliku z dykty, stojącym pod kuchennym oknem następne pytanie. Blondyni spojrzeli po sobie. Ten siedzący nad wielką, obitą skórą księgą, noszący imię Art, westchnął cierpiętniczo i złapał za róg kartki. Stronice rozbłysły białym, pulsującym światłem, a po chwili pokryły się rzędami drobnych, czarnych liter. – Nie masz już dosyć? – zapytał nieśmiało drugi z nich imieniem Wer, rysując palcem rybki na zaparowanej szybie okna. Miesiąc. Dzień w dzień powtarzasz to samo. Oszaleć można. Przecież wiesz już wszystko na pamięć. Dziewczyna pisnęła z bólu. Pokrywka garnka upadła z brzękiem na podłogę. Następne pytanie! Fuknęła i Jana, zła jak osa, odkręciła zaworek przy i wsadziła palce pod zimną wodę. Przedstaw, w jaki sposób Sorin al echm Dukał art, mrużąc oczy i pochylając się niżej nad stronicami świecącej księgi. Sorin al Ehm Sorin al Ehm Olteanu. Poprawił go niecierpliwiony wer i wywrócił oczami. Dokonał odkrycia poza symulacji. Dokończył jego brat, zmarszczył nos i spojrzał z ukosa na garnki stojące na ogniu. W powietrzu unosił się zapach spalenizny. Ich siostra zakręciła kran, wytarła palce w fartuch i podbiegła do żeliwnej patelni. Zamieszała duszące się warzywa, zdjęła je z ognia i postawiła na stoliku obok rondla. Echm Olteanu, chorwacki fizyk teoretyczny, wykorzystał fragmenty korygującego błędy kodu ukrytego w równaniach supersymetrii. Powtórzyła w myślach, podnosząc pokrywkę emaliowanego garnka i zaglądając się do gotującej się, ale wciąż twardej kaszy. Jana? Zaczepił ją Art. Nieśmiało, nie chcąc oberwać ścierką z rąk siostry wściekłej na kolację złośliwie, nie dającej się jej przyrządzić. Oj, nie pamiętam! Odpowiedziała z jękiem zawodu. Wer, znasz odpowiedź? Jak to nie pamiętasz? Prychnął Wer, znów wywrócił oczami i westchnął cierpiętniczo. Wałkujesz to od trzech lat i nie pamiętasz? Oj, zapomniałam! mruknęła, wyjęła drewnianą łyżkę z warzyw studzących się na patelni i zamieszała nią kaszę. Użył pochodzącego z równań supersymetrii kodu, korygującego błędy, i za jego pomocą przebił barierę symulacji. Wystrzelił słowa jak serię pocisków chłopiec z nudów rysując palcem w rozsypanym po cukrze. W pozaświat została wysłana wiadomość o gotowości rasy ludzkiej do kontaktu. Wtem szyby zadrżały. W powietrzu rozniósł się przenikliwy pisk na granicy ultradźwięku i cała trójka zamarła, patrząc po sobie. Nagle biali jak papier. Księga zgasła, słowa zniknęły. Chłopcy patrzyli na siostrę wytrzeszczonymi oczami, bez cienia odwagi, żeby nawet oddychać. Jana patrzyła przez okno na półmrok wieczoru za oknem, na ołowianą wełnę szarostalowych chmur przesłaniających niebo, na czarne, ostre linie drzew w oddali, na jeden samotny domek między nimi, w którym nagle zapalił się prostokącik światła. Podeszła do szyby, przywarła dłoniej dłońmi, Chłód ukoił nieco pulsujące oparzeniem palce. Mgła ciepłego oddechu przesłoniła na moment świat. Przez niebo pruł konwój, srebrny pojazd w kształcie rąbu, obwieszczając swoje nadejście przenikliwym piskiem, mrożącym krew w żyłach i zatrzymującym bicie serca dzikich mieszkańców lasów. Serce dziewczyny łomotało boleśnie, krew odpłynęła jej z głowy. Powietrza. Kuchenny gorąc stał się nagle nie do wytrzymania, nie do oddychania. Musi otworzyć okno, ale to dopiero za moment teraz nie może oderwać wzroku ani na moment. Siła pędu maszynę zatrzęsła koronami drzew, gdy pojazd wylądował przed domem daleko daleko pod lasem. Ukośna ściana konwoju wysunęła się do wnętrza, a ze środka wyszła ludzka postać. Chłopcy wstrzymali głośno oddech. Przez całą trójkę rodzeństwa przebiegła iskra lęku. Ból wspomnień. Strażnik! Wyszeptał Art. Ciekawy, czy to ten sam, który przyszedł po mamę. Dodał Wer. Jana syknęła na nich uciszająco. Kazałaby im być cicho, gdyby nagle zaciśnięte gardło i łzy ledwo trzymające się granic powiek nie wymuszały na niej kamiennej twarzy i milczenia. Drzwi domku otworzyły się i wyszła przez nie dziewczyna w jej wieku. Stała chwilę w progu, to oglądała się przez ramię w głąb domu, to zerkała na konwój, aż wreszcie drzwi domu zatrzasnęły się za nią, zostawiając ją samą. Podeszła chwiejnym krokiem do maszyny, postawiła jeden, drugi, trzeci krok po pochyłym wejściu. Mężczyzna przyłożył dłonie do jej skroni. Dziewczyna straciła przytomność. Jej ciało zbiotczało. Upadła na podłogę uderzając głową o krawędź drzwi maszyny. Mężczyzna ani drgnął, gdy upadała. Drzwi wysunęły się, konwój poderwał się z ziemi i zniknął między chmurami. Milczeli. Chłopcy unieśli spojrzenie na nieruchomą, bladą twarz siostry, na strumień łez pobłyskujący na jej alabastrowym policzku. No tak, powiedział Wer kiwając głową. Mera była starsza od ciebie o miesiąc, prawda? Jana odchrząknęła, odwróciła się i podeszła do kipiącego wściekle garnka. Podniosła pokrywkę, zamieszała drewnianą łyżką. Kasza rozgotowała się. Na dnie rysowała się czarna warstwa spalenizny. Art rzucił bratu wściekłe spojrzenie i kopnął go ukradkiem pod stołem, gdy siostra zajęta była nakładaniem kaszy, warzyw i sosu z rondla na talerze. Następne pytanie. Rzuciła chłodnym, obojętnym głosem, stawiając kolację przed chłopcami. Zamknęła księgę i odłożyła na parapet. Bez książki mam pytać? Zdumiał się Art. Mogę najpierw zjeść? Pytaj z głowy. Odparła stanowczo, postawiła talerz szczerniającą od spalenizny kaszą i ze schrobanymi z żeliwnej patelni prawie zupełnie zwęglonymi warzywami. Jaką umowę ludzkość zawarła z odpowiadającym? Zapytał. Nałożył na widelec rozmiękłą kaszę i walcząc z obrzydzeniem malującym się na jego twarzy, wpakował porcję do ust. I Jana już otworzyła usta, gdy nagle Wer wystrzelił. Jednego nie rozumiem. Fuknął marszcząc brwi, wpatrzone w warzywa wymieszane do postaci jednolitej brązowo zielonej brei. Skoro dzięki umowie z odpowiadającym ten zabrał za świata całe zło, to skąd? Kiwnął głową za okno w stronę chatki na skraju lasu światło w niej zgasło. Wolna wola w ludziach pozostała, odparła Jana i wzorem brata zaczęła jeść to, co było. Merza wróciła samego rana. Jana siedziała przy oknie w kuchni, dojadając na śniadanie to, czego na kolację nie dojadł Art, gdy przez poranne, zaróżowione niebo przemknął srebrny pojazd, zatrzymał się przed domem na skraju lasu, wypuścił półprzytomną, chwiejącą się na chudych nogach dziewczynę i znów zniknął na niebie. Jana w pośpiechu napakowała do ust resztki wyschłej przez noc kaszy. Zarzuciła na plecy wełnianą narzutkę po matce, wsunęła bose stopy w buty o przydeptanych piętach i wybiegła z domu. — Mera! — krzyczała, ledwo łapiąc oddech. Czarnowłosa dziewczyna zatrzymała się w drzwiach i uśmiechnęła blado, gdy ta rzuciła się jej z radości na szyję. — Dopiero wróciłam, wybacz, ale muszę chwilę. — Opowiadaj, jak było. Przerwała jej Jana, Złapała ją za ręce i usadziła obok siebie na ławie przed domem. Ale ci ręce drżą, jak wyglądał egzamin z wiedzy. Brunetka westchnęła ciężko i wzruszyła ramionami. Nic szczególnego. Odparła słabym głosem i wsunęła drżące mimowolnie ręce pod uda. Wprowadzili mnie do niedużego pokoju. Tam były trzy osoby. Pytały o odkrycie symulacyjne Sorana. Sorina. Tak, tak, Sorina. Poprawiła się Merra. Jana zauważyła malutki odprysk krwi na białym jak papier policzku dziewczyny. Poza tym pytali, jakie jest znaczenie umowy z odpowiadającym dla ludzkości. Dlaczego tak ważne jest podtrzymywanie jej warunków i inne głupoty. A egzamin ze zrozumienia? Czarnowłosa dziewczyna na dźwięk tych słów wzdrygnęła się lekko, jakby uszczypnął ją prąd. Nie wiem... Odpowiedziała: Nic nie pamiętam. Siedziałam na białym korytarzu przed czarnymi drzwiami. Gdy otworzyły się, zaprosiła mnie do środka jakaś kobieta. Dotknęła mnie w skronie palcami w rękawiczkach. Następne co pamiętam, to jak wypycha mnie przez drzwi z powrotem na korytarz, a ja. Mera uniosła głowę i spojrzała pustym wzrokiem prosto w oczy Iany. Wysunęła dłonie spod ust i podstawiła jej pod oczy. Palce pokryte były zaschniętą krwią, pod paznokciami czerwieniły się półksiężyca zakrzepłej krwi. Ja nic nie pamiętam jęknęła i wybuchła płaczem nic nie pamiętam. Jana przyłożyła dłoni do jej policzków, pochyliła się nad nią i patrząc jej głęboko w oczy, zaczęła mówić spokojnym tonem, jakby mówiła do dziecka wybudzonego z nocnego koszmaru Zdałaś, zdałaś! Powtarzała. Dziewczyna ryknęła histerycznym płaczem, wrzeszcząc, że nic nie pamięta. Jana przycisnęła jej głowę do swojego ramienia, oplotła ją ramionami, przytuliła. Głaszcząc po głowie, jakby uspokajała jednego z braci, patrzyła pustym wzrokiem na przełaj polany, na swój dom, na kuchenne okno. Zdałaś! Szeptała jej cierpliwie, spokojnie do ucha, aż słowa przebiły wytrwałością mur szoku i dotarły pod roztrzęsioną skórę. Zdałaś! W dniu urodzin obudziła się w blednącym od świtu półmroku. Zwlekła się ostrożnie z barłogu, nie chcąc obudzić zaplątanych w kołdry braci. Miała ułożony plan stać. Przemyć się w miejsce, ubrać, zjeść to, co Art zostawił z kolacji i czekać. Ale zamiast tego stała w koszuli nocnej przy nogach łóżka i rozglądała się nieprzytomnym wzrokiem po pokoju, jakby była nieżywym człowiekiem, a bladą nocną zmorą o wytrzeszczonych przerażeniem oczach. Jej umysł powoli budził się. Myśli rodziły się w głowie jak robactwo na padlinie. Iskra krwi na policzku Merry. Czerwone półksiężyce skrzepów pod jej paznokciami, trzęsące się ręce, płacz i kompletna niepamięć. Odwróciła się, przekroczyła próg łączący pokój z kuchnią, podłoga zaskrzypiała. Opadła na krzesło, odgarnęła włosy rozwichrzone nocnym miotaniem się. Wbiła wzrok za okno. Szyba zaparowała od wewnętrznej strony. Jana z nudów zaczęła sunąć po niej palcem. Narysowała małą rybkę po stronie, przy której siadywał Art. Potem wychyliła się przez stół i narysowała drugą. Dla Vera. Mama nauczyła ich tego, gdy byli mali, jak z zaparowanego okna zrobić akwarium. — Patrzcie! — mówiła ściszonym głosem pełnym ekscytacji, jakby im pokazywała skrzynię z pirackimi skarbami, a nie sunęła palcem po zaparowanej szybie. Pentelka, ogonek, oczko. I Jana, najstarsza z trójki, zrywała się wtedy z krzesła, wspinała na stół i zarybiała akwarium, rybka za rybką, aż miejsca dla nowych nie starczyło. Mama posiadała najcenniejszą umiejętność, jaką można mieć tutaj w wioskach dla społecznych odpadków. Umiała przetrwać. W przeciwieństwie do ojca, pewnego dnia wyszedł z domu i nie wrócił na noc. Poszukiwanie rozpoczęto z samego rana, nie trwały długo Mama wróciła w południe, usadziła trójkę dzieci przy stole i powiedziała, że ciało taty leżało na dnie skalnej rozpadliny Wer zapytał, czy tata miał wypadek Mama przetoczyła wzrokiem po ich twarzach, znieruchomiała na moment, a potem pokiwała głową Trzy lata później, na dzień, zanim srebrzysta maszyna miała zabrać ją na egzamin, zaprowadziła córkę za dom i ledwo słyszalnym szeptem wyjawiła, że ciało jej ojca znaleziono na drzewie. Złapała ją za nadgarstki tak mocno, że i Jana pisnęła z bólu. Tylko nic nie mów chłopcom. Rozkazała głosem pełnym rozpaczy, zaciskając palce na jej pulsujących bólem rękach. Czemu mówisz to mnie? Zapytała dziewczyna. Jej dziecięcą twarz wykrzywił grymas niezrozumienia i strachu. Matka spojrzała na nią przenikliwie. Pamiętasz dzień, w którym zaczęłaś chodzić? Zapytała. Jej córka wywróciła oczami i prychnęła pod nosem. Oczywiście, że pamiętam. Był trzeci października, pierwszy chłodny dzień. Pamiętasz, w co byłaś ubrana? W to, co zwykle, błękitną sukienkę. Pamiętasz? Czemu mnie o to wszystko pytasz? Przerwała je zniecierpliwiona i Jana, i wyrwała nadgarstki z uścisku. W odpowiedzi usłyszała jedne ze słów, które wybrzmiewają w głowie do końca życia bo zazwyczaj córki wyrastają takie, jak ich matki powiedziała, patrząc na córkę z dystansem, właściwym przyglądaniu się obcym ludziom zazwyczaj. Śmierć ojca uwolniła matkę. Trzydzieste urodziny oświadczyła dzieciom, że postanowiła razem z nimi przedostać się do normalnego społeczeństwa do świata z muru i drutów. Art i Wer z początku nie mogli w to uwierzyć, dla nich latające srebrzyste konwoje, jedyny fragment tego drugiego świata, były czymś w ich umysłach podobnym do błyskawicy, gradu, deszczu słońca czy księżyca. Coś nie z tego świata, dla biedoty niedostępne. Doskonale pamiętała dzień, w którym konwój nadleciał w nocnej zamieci. Ciemność przeszyły mrugające niebieskie światła, opadające powoli płatki śniegu. Jana przetarła oczy. Nieważne, wszystko nieważne! powtórzyła w myślach sama do siebie, zanim wstała i ruszyła do łazienki. Ważne jest tylko, żeby zdać. Konwój pojawił się wraz ze świtem. Wyłonił się z za horyzontu i pomknął tuż pod linią chmur. Jana siedziała na progu domu, oparta o zamknięte drzwi. Na widok srebrnego pojazdu wyprostowała się, naciągnęła mankiety koszuli na ręce, wstała. Maszyna, mimo że nie miała śmigieł, mieliła powietrze dookoła. Liście drzew szarpały się z wiatrem, trawa kładła się gładko na płask dookoła miejsca lądowania. Jana siedziała na ławie przed wejściem do domu, z nerwów machając pod sobą nogami. Siedzący obok bracia milczeli, nie wiedząc, jakich słów należy używać wobec denerwującej się dziewczyny. Dlatego opierali głowy, każde o jedno jej ramię i milczeli, majtając nogami w rytm, który wyznaczała. Aż przyleciał konwój. Wtedy ich serca załomotały. Wiatr uderzył ich w twarze, zmierzwił krótkie, krzywo przystrzyżone włosy. Srebrzysty pojazd opadł na ziemię z delikatnością. Drzwi wysunęły się zionąc czarną wrogą pustką. Jana ścisnęła ręce braci, puściła je i ruszyła przed siebie, nie oglądając się na ich blade, wystraszone i niepewne twarze. Drzwi konwoju zatrzasnęły się za nią, poczuła jak pojazd podnosi się z ziemi. Podszedł do niej jakiś mężczyzna, bez słowa przyłożył dwa palce w rękawiczkach do jej skroni. To było ostatnie, co zapamiętała. Obudziła się na krześle, wyprostowana jak struna, mężczyzna odsunął dłonie od jej skroni i odszedł bez słowa. Wsłuchiwała się w cichnące kroki, walcząc z dziwną mglistością umysłu. Podobną do obłudzenia się po zbyt długiej drzemce w środku dnia. Siedziała na zimnej, kamiennej podłodze w połowie długości wąskiego korytarza. Końce niknęły w ciemności, słabe światło sączące się z sufitu oświetlało jedynie ten fragment, w którym znajdowała się ona oraz czarne, matowe drzwi odcinające się na tle białych ścian podłogi sufitu. Czuła się dziwnie otumaniona, jakby oberwała czymś mocno w głowę. Po chwili wspomnienia zaczęły do niej docierać. Wnętrze konwoju, mężczyźni rozbierający ją do naga i ubierający ją w sztywną czarną sukienkę. Egzamin zrozumienia, wysoki, siwiejący brunet, zadający pytania. Podniosła się ostrożnie na nogi, walcząc z zawrotem głowy. Przywarła rozgrzanymi dłońmi do zimnej kamiennej ściany, a gdy przebiegł ją przyjemny chłód, przyłożyła także rozgrzany policzek. Oddychała powoli tak długo, aż serce przestało łomotać w jej chudej, dziecięcej piersi, a zaczęło bić powoli, spokojnie. Nagie stopy chłonęły chłód kamiennej podłogi. Dziwny czarny fartuch z grubego, sztywnego materiału drapał ją w szyję. Ciasne pasy ściskały jej ciało, ich zakończenia splatały się na jej plecach. Długie rękawy sięgały do połowy dłoni. Spojrzała na nagie łydki. Dopiero niedawno zaczęła zauważać, że jej ciało dorasta. Na nogach, pod pachami pojawiły się włosy. Ogarnął ją wstyd, poczucie nagości. Skuliła się pod ścianą, osunęła na podłogę. Podciągnęła kolana pod brodę, wsunęła dłonie w mankiety przeciwnych rękawów. Spuściła wzrok na stopy, na nie estetyczne długie paznokcie u stóp z czarnymi kreskami brudu. Podkuliła palce zawstydzona. Drzwi się otworzyły. Kobieta machnęła w jej kierunku gestem znudzonego zaproszenia. Jana podniosła się z podłogi, stanęła na nogach i chwiejnym krokiem podeszła do drzwi. Nieznajoma bez słowa odwróciła się i ruszyła wąskim korytarzem. Dziewczyna podążyła za nią. Skręcili w boczny wąski korytarz. Jana przecisnęła się przez niego. Nagle światła zgasły. Wystraszona zakrzyknęła zduszonym głosem. Halo zawołała w próżnię, jednak nikt nie odpowiedział. Krok za krokiem wsunęła naprzód, sunąc dłońmi po zimnych gładkich kamieniach ścian. Bosse stopy poczuły próg. Ściany uciekły spod palców. Światło rozbłysło, oślepiając ją na moment. Jej oczom ukazał się najbardziej przerażający widok, jaki kiedykolwiek widziała. Znajdowała się pośrodku małego kamiennego pokoju o białych ścianach. Pośrodku stał drewniany krzyż, odwrócony do góry nogami, na którym wisiał nagi mężczyzna. Z dłoni przebitych gwoździami sączyły się krople krwi, rozbryzgiwały się na podłodze, spływając między szczeliny marmurowych płyt. Kolana drgały, krew z przebitych stóp spływała po drewnianej belce krzyża. Po prawej stronie żeber ciągnęła się otwarta szrama, z której sączyła się krew. Głowa zwisała bezwładnie na wysokości ramion. Tuż przy szyi ciężar ciała podtrzymywały dwa metalowe haki. Klatka unosiła się ledwo zauważalnie. Oddychał płytko, jeszcze żył. Zdejmijcie go! wrzasnęła i Jana i rzuciła się na krzyż. Oplotła rękami drewnianą belkę, szarpała nią rozpaczliwie, gdy nagle ktoś podszedł od niej od tyłu i pociągnął za taśmy czarnej sukienki. Ubranie zacisnęło się na niej ciasno, straciła oddech w płucach, ręce skrzyżowały się na plecach. Wyrywała się rozpaczliwie, ale kaftan nie pozwalał nawet na zaczerpnięcie oddechu. Duszę się! wydyszała, taśmy poluzowały się lekko. Odetchnęła ciężko, głęboko, jakby uratowana od utonięcia. Kobieta, która przyprowadziła ją do tego pomieszczenia, podeszła do niej. Pochyliła się nad jej nędznym, żałośnie poskręcanym ciałem. Spojrzała w wytrzeszczone oczy dziewczyny na jej twarz białą jak kreda. Rozumiesz? Zapytała, świdrując ją wzrokiem. I Jana patrzyła na kościste ciało mężczyzny na skórę opinającą jego szkielet. Jak długo już tu kona? Dreszcze przerażenia wzdrygały jej ciałem. Nic nie rozumiała. Patrzyła na egzaminatorkę dzikim spojrzeniem zaszczutego zwierzęcia. To jest cena? Zapytała przez zaciśnięte zęby. Krzyż majaczył tuż za plecami, pochylonej nad nią kobiety, ale starała się trzymać wzrok nisko, unikać patrzenia na zwyrodniałe widowisko. Twarz nieznajomej, zawieszona tuż nad egzaminowaną. Nie wyrażała żadnej emocji. Oczy patrzyły na dziewczynę nieruchomo, usta ani drgały. Nawet policzki nie wyróżniały się żadną barwą od reszty bladej twarzy. To nic w porównaniu z tym, co działo się na ziemi, zanim doszło do przebicia bariery. Odparła kobieta spokojnym tonem stalowego przekonania. Czym jest ofiara z jednego człowieka w zamian za zabranie zła ze świata, w porównaniu do milionów ludzi ginących na nigdy niekończących się wojnach, umierających w cierpieniu na choroby, na które ludzkość nie zna lekarstwa? Jana zmusiła się, żeby znów spojrzeć na krzyż. Dopiero teraz spostrzegła, że mężczyzna podpięty jest pod stojącą pod krzyżem aparaturę. Stętnic, szyjnych, wystawały długie rurki. Zmroziło ją okrucieństwo podtrzymywania go przeżyciu. Rozumiesz? zapytała łagodnie kobieta. Dziewczyna podniosła się z podłogi. Kobieta skinęła na mężczyznę stojącego za nią, a wtedy pasy krępujące ciało i jany poluzowały się. Spojrzała na drżące dłonie pokrytą krwią. Na rozmazane na podłodze ślady stóp ciągnące się od krzyża po miejsce, w którym stała, zacisnęła zęby. Na każdym egzaminie można trochę oszukiwać. Rozumiem. Kobieta podeszła pod ścianę, po chwili wróciła do niej, złapała ją brutalnie za dłoń i wcisnęła w nią długi kawałek drewna. Udowodnij, powiedziała. I Jana uniosła wzrok. Wściskała w ręku włócznie, z ostrza spływały krople krwi, spojrzała na nieruchomą twarz kobiety nakonającego na krzyżu mężczyznę, na ostrze pobłyskujące w świetle jak rybie łuski. Zrozumiała. Prześmiewczość, szyderstwo, postawienie stworzonych przeciwko Stwórcy. Podeszła do krzyża. Palce mężczyzny drgnęły paralitycznie, powieki zadrżały, białka oczu poruszyły się. Wbiła ostrze w oblepioną skrzepami krwi, rane pod żebrami. Ciałem wstrząsnęło szarpnięcie, krew popłynęła po ostrzu włóczni, po torsie mężczyzny, jego twarzy w włosach. Ktoś podszedł i wyrwał jej włócznie z ręki. Kobieta położyła jej rękę na ramieniu, pchnęła ją z powrotem w stronę wyjścia. I Anna ruszyła posłusznie tam, gdzie ją prowadzono. Gdy stanęły przed czarnymi drzwiami, egzaminatorka obróciła dziewczynę twarzą do siebie i sięgnęła dłońmi w rękawiczkach do jej skroni. Jana złapała ją za nadgarstki. Twarz kobiety nagle przestała być kamienna, brwi uniosły się w zaskoczeniu. Który Bóg żąda czegoś takiego w zamian za uwolnienie ludzkości od zła? Zapytała dziewczyna zaciskając drżące dłonie z krwią zasychającą na skórze, pod paznokciami na szoskich rękawiczkach kobiety. Ten, który z nami rozmawia! Odpowiedziała, wyrwała ręce z uścisku dziewczyny i przyłożyła dwa palce do jej skroni. Ledwie zeszła z pokładu konwoju i stanęła na piachu. Srebrzyste drzwi zatrzasnęły się za nią, wiatr rozszalał się dookoła. Pojazd poderwał się w powietrze. I zniknął na tle nieba zasnutego szarymi, ociężałymi od przepowiedni ulewych murami. Jej bracia stali w drzwiach, niepewni, wpatrzeni w nią, jak bezbronne dzikie zwierzęta, ze strachem i ciekawością. Uśmiechnęła się resztką sił. Wer puścił się pędem w jej kierunku, z właściwą dzieciom nieokiełznaną radością. Uniosła dłonie do oczu. Krew zaschła w szczelinach skóry dłoni, pokrywała je pajęczą siecią czerwonych żyłek. Wsunęła drżące palce w długie blond włosy wera. Nogi uginały się pod nią. Żołądek ściskał się i rozkurczał, ślina wypełniała usta. Organizm szykował się do zwymiotowania, odetchnęła głęboko. Kiedy wyjeżdżamy? Zapytał art. Podszedł bliżej do siostry, ale zatrzymał się parę kroków dalej. Jego twarz sprawiała wrażenie, jakby w ciągu ostatniego dnia stracił całą dziecięcość. Patrzył kamiennym, nieruchomym wzrokiem, żadnego błysku w źrenicy, rumieńca na policzkach. Jana uniosła na niego spojrzenie i natychmiast zmroziło ją wspomnienie ojca. Mierzyła nerwowo włosy wtulonego twarzą w jej brzuch Wera. Kiedy wyjeżdżają? Ale dokąd przecież nie zabierze braci do świata, z którego dopiero co wróciła. Doskonałość jest tak bardzo względna. Chodźmy do środka. Odparła półgłosem, uklękła i przytuliła wyraz całej siły, jakby miała go już nigdy więcej nie zobaczyć. Od dzisiaj to ja przepytuję was. Czytał. Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.